W dniu dzisiejszym na stadionie na ulicy Lubańskiej odbywają się zawody miejsko-powiatowe. Zawody zostały rozpoczęte minutą ciszy z powodu śmierci tragicznej strażaka z OSP Wiejska Jelenia Góra. Teraz aktualnie trwają konkurencje. Startuje 8 drużyn dorosłych i 8 drużyn młodzieżowych na tą chwilę. No, udało nam się, że akurat tą pogodę mamy dobrą i widzę, że frekwencja strażacka też jest duża, dlatego jesteśmy zadowoleni, że wszystko idzie po naszych planach. Dużo tutaj jest młodzieży. Widzę, że pytałem, rozmawiałem, że wiedzą dlaczego tu są, wiedzą po co są strażacy i chcą pomagać. Tak, cieszy sytuacja, no, cieszy też mnie jako przewodniczącego MDP zarządu powiatowego, że właśnie ci młodzi, 6-8-letni letnia młodzież bierze udział. To jest dla nich też frajda, że mogą być wśród dorosłych, że mogą brać udział w tych konkurencjach. Jest liczna drużyna z OSP Kopańca, dwie drużyny MDP właśnie młodych, dwie drużyny też jest z Karpacza, z Czernicy. Uważam, że na tak małe wsie jak Czernica i Kopaniec, że jest zebranych dwie drużyny, to naprawdę jest wielki szacun dla opiekunów tych drużyn, no i zaangażowanie tych dzieciaków, no bo w dzisiejszych czasach większość młodzieży woli spędzać czas przed komputerem lub na innych grach czy innych imprezach niż brać udział w takich zawodach. No właśnie, to jest świetny czas na integrację, bo tutaj też są strażacy z rodzinami całymi. Tak, tak, no to jest, ja uważam, że chyba to jest taka zasada, że to w takich rodzinach, takich OSP, to zazwyczaj od dziada, pradziada, no każdy przekazuje w rodzinie pałeczkę i gdzieś tym strażakiem jest na tyle, na ile może, ile zdrowie pozwala, ale uważam, że patrząc się na dzisiejsze zawody, naprawdę przybyło dużo jednostek OSP, no i jest fajna zabawa i fajna integracja. Na portalika 24.pl mówił Marcin Urbaniak, przewodniczący MDP Zarządu Powiatowego w Jeleniej Górze.